Co tam jest? A nie! A! Nie! Siemano, witajcie! Ja jestem Adam Łapski i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się po raz kolejny na Adamowicach, a w rzeczywistości dzisiaj będzie kontynuacja serii Minecraft Hardcore. Tylko dostałem informację od Adamka Gaminga, że mam udać się na te kordy. Jestem bardzo ciekawy, co on mi przekazał i co na tych kordach znajdziemy. Więc jeśli chcecie w ogóle się dowiedzieć, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. I napiszcie koniecznie w komentarzu, co wolicie, iOS czy Android. Lecimy pod te kordy, które już wyświetliłem. I to chyba jakby wskazuje chyba na mój dom albo zagrodę. Chyba. Dobra, wiecie co? Sprawdźmy domek, bo to gdzieś tu to kieruje te kordy. Czekajcie, o tutaj płytka naciskowa jakaś. Dobra, chyba Damek Gaming coś nam dał. I tak, to jest domek, dobra. O, rzeczywiście coś tu jest. Więc czytamy, widzowie. Idź do pokoju, w którym masz swoją zbrojkę podpisano Adamek Gaming, PS. Napisz na tabliczce w moim domku, kiedy... kordu domku na zimowym biomie i zrób to, zanim pójdziesz do pokoju ze zbrojką. No dobra, no to... czy ja mam ten notes taki? Nie mam zielonego pojęcia. Jakbyś chciał to zmienić, tu zwracam bloki. Jeszcze coś tu. Postawiłem ci również przed domkiem i w domku płyty naciskowe, żebyś mógł łatwo wchodzić i wychodzić z domku. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Oraz tu jak wchodzisz na górę, posoda zmieniłem ci bloki na szkło i teraz masz piękny widok na Zielinara. Czekajcie. Wow! Ej, dobry pomysł! Kurde, ej! Szczerze, podoba mi się to bardzo serdecznie. Jakbyś chciał to zmienić. Dobra, tutaj te bloki. Więc dziękuję ci, Adamek Gaming, bardzo serdecznie. Napiszę ci te kordy, bo mam akurat w telefonie zapisane. Tylko zanim to, pójdę się przespać i zobaczymy, jak to wygląda od zewnątrz. Uwaga, uwaga! Od zewnątrz wygląda to... Ej, szczerze, bardzo ładnie. Zdecydowanie lepiej niż to było. Więc dziękuję ci bardzo, Adamek Gaming, za to, że to zrobiłeś. I teraz wezmę te tabliczki i już ci idę napisać. Dobra, kordy napisane. Nie wiem, czemu Adamek Gaming chcesz to, ale może coś zapomniałeś po prostu. Nie wiem, jak widzisz to, to napisz w komentarzu teraz na dole, czemu tam chcesz, ale nie wiem, nie wiem. Więc tak, teraz już zrobiłem zadanie, więc mogę iść tam, gdzie trzymam zbroję, więc widzowie, zobaczymy. Uwaga, uwaga, zbroję trzymam w zbrojowni. Dobra, tutaj wszystko git, enchantingu. I uwaga, uwaga, 3, 2, 1, pyk, pyk i... Dobra, jest jakaś wiadomość. Nie wiem, co mnie tu czeka, uwaga, uwaga. Siema Adamowski. Zadałem sobie szczególny trud i mam zbrojkę na najmocniejszych enchant... Nie. Co? Czekaj. O kurde. O kurde. Ja nie mogę. Ty. Ja mam... Zbroję pełną. Dziękuję. Ja, widzowie. Jezus Maria, Adamek Gaming, dziękuję ci. Nie wiem, naprawdę. Nie mam ci się jak oddzięczyć. Nie wiem, jak ty to wszystko robisz. Wiem, że już masz ferie, ja jeszcze nie, ale... Ja cię kręcę, że ty naprawdę tak... Boże święty, ja nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Dziękuję, pozdrawiam. Masakra. Dobra, odkładam zbroję. Jakoś się będę musiał po prostu oddzięczyć tobie. No więc dobra, my już tutaj przechodzimy do konkretów. Jeszcze przed nagrywaniem ogarnąłem sobie, pozbierałem troszeczkę tego siana i zrobiłem dużo chlebka, jak można zobaczyć. Oczywiście również postawiłem sobie tutaj crafting i zrobiłem, proszę zobaczyć, żelazny kill off i została mi sztabka tego.
I dzisiaj przechodzimy do konkretów, tak jak już wspomniałem, i idziemy do jakiejś kopalni po prostu poszukać troszeczkę żelaza, diamentów. Wiem, że strasznie ryzykuję w ogóle wchodząc do kopalni, nie powinienem tego robić, ale zaryzykuję. I na dzień dobry mamy już żelazo. Czekajcie, dam sobie pochodnie do ręki. Niestety Optifine nie działa, więc kolejne utrudnienie tego hardcore. Ale dobra, mamy fajnie dużo żelaza, więc możemy się pozbroić, że już będziemy najbardziej jakby bardziej odporni na jakieś, wiecie, moby i tak dalej, że się nie będziemy tym przejmować. Jedynie nad czym się martwię, to że dzisiaj nie przeżyjemy i być może jest to ostatni odcinek z tej serii. Trzymajcie kciuki, żeby tak oczywiście nie było. Ło! O kurde bele, no właśnie. Zapowiada się nieciekawie, nie? Nie wiem czy... Dobra, będziemy się w dół kopać. Zobaczymy jak to będzie. Oczywiście ten. Jestem przygotowany na wszystko. Na prawie wszystko. Więc... No kurde, postaram się, żeby ten odcinek nie trwał naprawdę krótko, tylko to będzie najbardziej ryzykowny odcinek po prostu. Weźmy jednak trochę tego węgla. Jest, żeby troszeczkę jednak mieć tego pieca. Tyk, jeszcze jeden może. Dobra, teraz lecimy w dół. Wiecie, sobie oświecę i lecimy dalej. Potem jak już będziemy teoretycznie uzbrojeni, to już nie będzie takich kłopotów. Najbardziej ryzykowny odcinek. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko po myśli pójdzie. Choć pamiętajcie, że zawsze, ale to zawsze po mojej myśli nie idzie. Więc nie wiem, zobaczymy. Dawno nie było tej serii na kanale, więc mam nadzieję, że ona się oczywiście spodoba. O, już tutaj reston mamy, więc fajnie. Nie wiem, czy będzie nam przydatnie. Nie wiem, czy będzie przydatny ten reston tak naprawdę, ale no jak już dają, to weźmiemy. I na jakiej jesteśmy kratce? Na 8. Więc chodźmy sobie w górę lekko na 11 kratkę i będziemy szukać po prostu diamentów, mam nadzieję. Wiecie, zbrojka, że najpierw żelazo, potem diamenty, żeby wiecie. A jak będą jakieś diamenty, to nie będę zły. Jest! Mamy to! Jezu, wykrakałem! Pięknie, jej, jest! Dobra, raz, dwa, diamenty, trzy, cztery. Dobra, czy będzie więcej? Pozbierajmy i chyba już nie. Ale i tak 4 chyba mam z tego, co się nie mylę. Dokładnie. Jezu, i tak na sam początek, widzowie, na sam początek. Nie wiem, zawsze miałem do diamentów farta, ale... Ale że aż tak, nie? To po prostu masakra. No dobra, ja tu kopię dalej. Ten kill-off za niedługo mi chyba padnie jednak. Więc zobaczymy. Dobra, może teraz jakieś diamenciki. Chyba słyszę jakąś jaskinię. Bo chyba zombiaki słyszę dokładnie. Może kolejne jakieś diamenciki, kto wie. Jezus Maria! Jezu, te dźwięki mnie po prostu straszą. O, ja tu normalnie na słuchawkach mam... No dość, nie wiem, czy, znaczy się głośno mam tak naprawdę, ale... Kurde, żeby mnie tak to straszyło, no proszę was. Jezus! Dobra, Boże, już myślałem, że jakiś mob. O, co to jest za jakaś kopalnia? Co my tutaj mamy? O, może będą jakieś diamenciki? Jest złoto, ale czy są diamenciki? Nie widać diamencików, ale podbierajmy sobie żelazo. Się przyda na pewno. I zrobimy sobie w tym miejscu ten piecyk i ogólnie, żeby po prostu porobić sobie już
itemy na dalsze kopanie. Niepotrzebne sobie wywalę oczywiście. Przecież nie ma mojego craftinga w ekwipunku. Chyba nie zrobiłem, nie wiem. A, no dobra, nie zrobiłem, rzeczywiście. Co to? Co to? Jakieś nietoperze? Nie wiem. Jezus. Dobra, zróbmy sobie piecyk. Kurde, mamy piec. Jezu, co ja robię, widzowie? Napiszcie w komentarzu, obudź się. Dobra, pyk i przepalmy sobie to. Nie! Dobra, już myślałem, że to będzie koniec. Weźmy jednak trochę węgla. Dobra, na razie już sobie to weźmy. Na razie jest git, zróbmy sobie parę tych kilofów i możemy lecieć dalej, tylko... Dobra, pięknie 3 kilofy i teraz będzie git. Dobra, zróbmy tyle. Nie, dobra. Oj. Dobra. Dobra. O kurde, ile węgla. Co to za jakieś piski? A! Nie, byłem pewny. Nie byłem. Miecz, kurde! Szybciej! Pyk. Dobra. Idziemy tu. Giń! Nie, to bije! Czemu to tak mocno bije? Gdzie jest jedzonko? Tu jest, dobra. A spokojnie. Szybko zjedz jeszcze. I lecimy tam z mieczem. Dawaj! Dobra, czekajcie, pyk. No i git. Dobra, sztos. I mamy złote jabłko. Proch niepotrzebny, to też niepotrzebne, żelazo się przyda. Znacznik się oczywiście przyda. A few moments later. O, złoto. Co tam jest? Nie! Nie. To jest koniec. To jest widzowy koniec. Nie, przegraliśmy. To jest widzowie. Niestety koniec. Minecraft Hardcore. Po prostu zbyt bardzo się tak naprawdę poczułem. Nie! Tak zły jestem. Dobra, nie, ja muszę opanować emocje i po prostu powiem tak. Byłem nieczujny po prostu. Wiedziałem, że to tak się może skończyć. Kiedyś ponownie zrobię tą serię, ale... Na pewno będę bardziej uważny, więc oczekujcie, będzie na pewno zaś za niedługo. Niestety nasz serwer przepadł, teraz go usuwam, więc trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!